Dzień dobry wszystkim, to jest podcast Ławki Rezerwowych, gdzie kochamy koszykówkę bardziej niż Tom Thibodeau oddać w wymianie Jimmy'ego Butlera. Ja nazywam się Dawid Ciepliński, a są ze mną jak zawsze Paweł Mocek z NBA-labs.pl i Dominik Kędzierawski z pelikans.pl. Zaczynamy. Cześć Paweł, cześć Dominik. Cześć. Cześć. Doktorze, co słuchamy żartem na start? Nie wiem. Znaczy, chyba dawno mi się nie udało wstępu za pierwszym razem. Miałem to mówić, gratulujemy. Klap, klask. Dobrze cię widzieć, Dawid, dobrze cię widzieć. Tak, aha, bo informacja za kulis, to jest pierwszy raz, kiedy my nagrywamy podcast i mamy włączone kamery w Skype'ie. Nie wiem, czemu wcześniej tego nie robiliśmy. Podobno... Bo ja byłem na telefonie. No, a Paweł się wstydził. Paweł wyrzucał psa przez okno. Dalej się wstydzę, tak. Nie, spoko. Ale to jest też pierwszy raz, kiedy tutaj moi rozmówcy nagrywają razem w jednym pomieszczeniu. Więc... Owszem, tak. Brakuje tam jeszcze tylko mnie. Ale widzimy się na Skype'ie, więc... O, super. Mamo, spokojnie, ja mam kolegów. Spójrz na ekran. Okej, okay, dobrze, ale to tam... Nikogo pewnie nie interesuje nasze życie prywatne. A może jednak. No może mam jakiś fanów takich, wiesz, coś cię stalkuje w Londynie teraz. I sobie myślą, ciekawe co oni robią teraz. W sumie to nic. Ty popijasz herbatę. Nie, ja popijam wodę w kubku z Batmana. Ja nie wierzę, że to jest woda. Drunk Stream 2.0. To jest woda. Z cytryną wyciskaną, więc zdrowo. Na kaca. Nie. Okej, okay, dobrze, ale to już zacznijmy, bo te wszystkie 15 osób, które nas słuchało, zostały z nich tylko 3. Czyli nasze mamy. To już chyba dwie, tak. Dobrze, także jeszcze nim zaczniemy rozmawiać już o samej koszykówce, dzięki wszystkim za uwagi dotyczące ostatniego odcinka. Mówiąc szczerze, nie wiem dlaczego raz słychać mi było głośniej, raz słabiej. Nie mam pojęcia dlaczego. Paweł coś spieprzył przy montażu pewnie. Nie, Paweł montował i powiedział mi później, ale nie wiem dlaczego, czym to było spowodowane. Czemu bo to była karma za to, że krzyczałeś na mnie, na mój mikrofon. Tak, pewnie dlatego. W każdym razie dzisiaj nagrywamy sobie osobne ścieżki, więc powinno być już lepiej. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. W każdym razie zachęcamy oczywiście do zaglądania na kanał Magic Basket Goal. Więc subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Więc jak już poprosiliśmy o żebro suby i żebro lajki, możemy zacząć rozmawiać o koszykówce. Jeszcze dzwoneczek na YouTubie. A, jeszcze dzwoneczek. Tak, dzwoneczek na YouTubie. Żeby was się wyskakiwało. Jak nie będziecie wiedzieli, co ze sobą zrobić, nagle będzie wyskoczenie, że jest podcast, nie? Dobrze, ale tak jak ze wstępu. Można już się było domyślić, porozmawiamy sobie dzisiaj o Butler dramie. Tak chyba można to nazwać. Jimmy Butler chce odejść. Tom Thibodeau nie chce go wymienić. Żąda też za dużo. Więc Jimmy Butler wrócił na treningi i działo się, panowie. Działo się. No to jest taka... Znaczy wrócił na jeden trening na razie. Nie wiem, czy będą następne. Myślę, że jak będą następne, to już będą pokazywane przez kamery ESPN-u, bo raczej wiedzą, co będzie się działo. Nie, no przecież przypadkiem się pojawili w Minnesocie, przypadkiem wysłali Reuterów. Tak, Rachel Nichols. Nie, Rachel Nichols nawet napisała potem na Twitterze, że już wczoraj, czyli przedwczoraj, czyli dzień przed tą dramą na treningu, już wiedziała, że Butler będzie chciał z nią rozmawiać, więc to jakby zostało wyjaśnione, że ESPN wiedziało wcześniej. Znaczy nie wiedziało może o tym, co się będzie działo na treningu, ale wiedziało, że Butler chce się otworzyć przed kamerami. No i otworzył się też przed swoimi kolegami z drużyny i powiedział co nieco. I przed trenerem i przed GM-em, bo to chyba najlepszy tekst w ogóle był do GM-a, któremu powiedział, że bez niego nie mają szans na wygraną. Najbardziej mnie urzekło to, jak on na własne życzenie zaczął grać z trzecim zespołem tylko po to, aby coś udowodnić Thompsonowi i Wigginsowi. I wygrał. No i wygrał, to jest najciekawsze. Jeszcze ten wsad nad Thompson rzekomy. Także niezbyt dobrze chyba świadczy o pozostałych dwóch gwiazdorach, jeśli przegrywają z nimi Butlerem i trzecim składem Grizzlies. Grizzlies?
Wolves, przepraszam, nie mocniej. Dawid przypowiada już podstajki. A, jakby trafił do Grizzlies. No to by było ciekawe. Mike Conley. Marc Gasol. Oczek zapominał o najważniejszej gwieździe ligi. Jalen Jackson Jr. A, jego pewnie musieliby oddać. Roty, droty, oroty, MVP, zanim jeszcze się sezon zaczął. Przepowiednie Dominika. Nie, to polskiego Twittera. NBA. Luka Doncic. Okej, okay. No ale działo się na treningu i jak myślicie, czy ta sytuacja dalej się będzie powtarzać, bo mając taką atmosferę w zespole, no ja nie wiem, kiedy to wybuchnie, bo podejrzewam, że to się tak, te wszystkie emocje się kumulują i coś w końcu pęknie i stanie się coś złego, jeśli to będzie tak dalej trwało, ten impas dalej będzie trwał. No też o tym, o czym mówili, że właściwie Towns i Wiggins w tym momencie myślę, że nie będą się cieszyć jakimś wielkim poważaniem w lidze po tym, jak Butler ich pokonał z grupą zawodników, którzy zostali tylko pozyskani na obóz przygotowawczy, więc wydaje mi się, że tutaj też jakby ich leadership tutaj w Minnesocie został, jeśli w ogóle jakiś był kiedyś, to został jeszcze bardziej nadszarpnięty i nie, no nie wiem, czy w ogóle będą jakieś treningi Butlera nowe, bo to też właściwie nie wiemy tego, czy to był tylko jednorazowy wyskok, raczej skok i po prostu podobno wyszedł w takim stylu, jakby po prostu upuścił mikrofon na ziemię i wyszedł jako zwycięzca z tej hali. Nie wiem, no to jest trudna sytuacja i tutaj myślę, że im dłużej Wolves czekają z transferem, tym gorzej, no ale wiadomo, że to jest taka trudna miłość Toma Thibodeau do niektórych zawodników i niektórym po prostu on wybacza wszystko. A czy jest w ogóle sens trzymać, znaczy, czy nie lepiej byłoby dla mnie sądy po tej całej sytuacji po prostu odsunąć Butlera od drużyny? Niech se trenuje sam i wymienić go jak najszybciej, nawet jeśli sezon się zacznie, to nie trzymać go z drużyną, no bo jeśli to tak wygląda, jak wygląda, to ja tego nie widzę, powiedzmy, w meczu NBA. Wyobrażacie sobie mecz otwarcia, gdzie oni po prostu patrzą na siebie, jakby się chcieli pozabijać. Czy może, tak. Jimmy Butler chce patrzeć na wszystkich, jakby chciał ich pozabijać, bo jak widzę wzroki Karla Antonego Towsa i Andrew Wigginsa, to wybaczcie, ale ja nie widzę mordu w ich oczach. I czy wyobrażacie sobie sytuację, że oni zaczynają sezon w ogóle razem, że wychodzą na pierwsze spotkanie razem i mają ze sobą grać. Słuchaj, na razie Minnesota poszła na kompromis i odsunęła całą drużynę od treningu, więc... Ale podobno Wiggins. Mówi się, że Wiggins... No chyba nie mogą odsunąć, wiesz, zespołu od ligi. Znaczy, nawiązuje do tego, że treningu dzisiaj nie ma. Ale głosy z Minnesota mówią, że Wiggins się... No, bardzo zdenerwował, że czuje nagle ten ogień w sobie, że jest zmotywowany. Nie wiemy, co to znaczy, bo zmotywowany Wiggins to może być tylko Wiggins, który będzie rzucał więcej cegieł, żeby udowodnić całej lidze i sobie, że potrafi ograć Butlera. Znaczy najwyraźniej nie potrafi nawet ze wsparciem Townsa. Więc już nie wiem, co o tym myślę, bo to jest tak piękna komedia, że to się wydaje surrealistyczne, to się wydaje wręcz wyreżyserowane. Tylko nie wiem, kto mógł wpaść na tak genialny pomysł tego, co się dzieje. Zwłaszcza, że było też doniesienia, że z Miami już była dogadana wymiana, to Paweł bardziej się myślę o tym wypowie. Tylko, że Minnesota w ostatniej chwili chciała więcej. Wracając, myślicie, że zachowanie Butlera to było takie po prostu na pokaz? Trochę? Tak. Tak, no to było po prostu ustawione wszystko. No, cała ta scena na treningu i zaraz potem umówiony wywiad z ESPN-em. No to było coś takiego, co miało wywrzeć presję na Timberwolves po prostu, żeby już jak najprędzej się chcieli go pozbyć, ale... Nie wiem, czy to zadziałało. Nie znam reakcji tak naprawdę ani GM-a, ani... Znaczy GM jest właściwie marionetką trenera, więc tutaj mówimy głównie o Thibodeau. Bo wiadomo, że właściciel Minnesota chce go oddać i chce to zrobić jak najszybciej, żeby po prostu jak najwięcej za niego dostać. I jeśli rzeczywiście taka wymiana była dogadana z Miami, czy będzie dogadana na przykład z Houston, no to myślę, że tutaj Wolves grając na zwłokę, znaczy oni nawet nie grają na zwłokę, tylko po prostu Thibodeau miał nadzieję, że to się jakoś da zatuszować, ale się nie da, jak widać. Nie myślicie, że ta cała sytuacja trochę osłabi pozycję negocjacyjną Minnesoty? Bo ona już nie jest tak mocna,
biorąc Ona pod uwagę, słabnie z każdym dniem. Że Wiggins chce odejść, że za rok będzie może być wolnym agentem i odejść gdzieś za darmo. No i teraz jeszcze po tej całej sytuacji, gdzie wszyscy wiedzą, że w zasadzie Minnesota już musi oddać Butlera, żeby nie było dalej tego kwasu, to ta pozycja negocjacyjna chyba jeszcze spadła, jeszcze bardziej. Może też o to chodziło Butlerowi. No, jemu teraz w ogóle nie, no, zależy na tym, żeby po prostu być wymienionym, a za co to już martwi się drużyna, ale no, na pewno coś takiego. Myślę, że zarówno Miami czy Houston po takim występku na treningu zastanowi się dwa razy, kogo chce właściwie pozyskać i za kogo, bo jeśli słyszeliśmy o Miami, że była to oferta złożona z Josha Richardsona i wyboru w pierwszej rundzie draftu, no to myślę, że w tym momencie już to nie będzie tyle. To będzie jednak coś mniej. No bo wszyscy wiedzą, że Minnesota nie ma żadnych w tym momencie argumentów w swojej talii. I teraz właściwie te oferty mogą być coraz mniej atrakcyjne, a na którąś i tak będą musieli się pewnie zdecydować. Zwłaszcza, że czas im nie pomaga przy kontrakcie Butlera. Też racja. No bo tak jak mówisz, Paweł, Butler mógł już być w Miami. I czy tobie jako fanowi Miami to odpowiada? W sensie, czy cieszyłbyś się z pozyskania Butlera do drużyny? Kosztem, wiesz, powiedzmy, Josha Richardsona. Tego fantastycznego Josha Richardsona, którego wcześniej nie chcieli udostępnić w wymianie, ale w końcu dali. Szczerze mówiąc, takiej wymiany chyba bym się nie cieszył. Chodzi mi głównie o to, że no wiadomo, że w tym momencie Butler jest lepszym zawodnikiem i tu nie ma dwóch zdań. Ale jak popatrzymy na przykład na statystyki Butlera i Richardsona, kiedy byli w tym samym wieku i mniej więcej też na ich styl gry, no to są bardzo podobni zawodnicy. A Butler też w ostatnich latach miał te problemy z urazami i właściwie nie jest pewną opcją na 80 czy 82 mecze albo na 75 meczów czy nie wiem, na playoffy chociażby jeszcze, bo w tych ostatnich playoffach też nie był zdrowy. Więc ja z takiej wymiany raczej bym się nie cieszył jako kibic Miami. Szczególnie teraz, widząc do czego zdolny jest Jimmy Butler. No wiadomo, że no ta relacja z Patem Rileyem czy z Ericiem Spoelstrą byłaby zupełnie inna niż z Thibodeau, ale no nie wiem, jakoś bym nie podchodził do tego entuzjastycznie. Wolałbym już, bo też Miami nie jest zespołem, który teraz będzie o cokolwiek walczył, więc już lepiej chyba zostawić Richardsona i go dalej rozwijać, niż pozyskiwać w zamian Butlera i dodawać jeszcze pik w drafcie do tego. Ale wiesz, no ja tak spekulując, ciężko mi twierdzić, żeby Richardson miał wejść na poziom Butlera. Wiesz co, to nie będzie zawodnik pewnie na poziom Butlera, ale coś koło tego może się zakręcić, jeśli dalej będzie miał taką etykę pracy. I też patrząc na to, że wiesz, Butlerowi musisz płacić za rok maksymalne pieniądze. I tutaj nic na to nie poradzisz. Richardsona masz w tym momencie na jeszcze chyba 3 lata kontraktu, są czy 4, i to było łącznie 44 miliony dolarów. Więc to też nie jest bez znaczenia w sytuacji Miami takiej, że jednak tych kontraktów tam jest teraz dużo i z czegoś by musieli schodzić w międzyczasie. Więc idealnie dla, bo to nie byłby tylko pewnie Richardson i pick, tylko coś jeszcze pewnie, żeby się tam zgadzały pieniądze. Więc idealnie dla Miami pewnie by było, gdyby zeszli z tych kontraktów, których nie za bardzo teraz są, czyli Hassan Whiteside albo Dion Waiters. No tak, ale to Minnesota nie będzie chciała z kolei, przynajmniej na razie, no nie wiadomo jak będzie nie wiadomo, za parę dni. Nie wiadomo jak teraz. No tak, teraz też podobno wczoraj jeszcze przed tą dramą całą była informacja, że Miami jeszcze w ten weekend chce wznowić rozmowy. Pojawiło się to zainteresowanie ze strony Houston, ale Houston nie chce nawet oddać PJ Tuckera, więc to też pokazuje, jaką pozycję negocjacyjną ma teraz Minnesota. A to jest taki pad, po prostu sytuacja padowa. Ja powiem od siebie tylko tyle. Nie ufajcie Osterowi w kontrakcie. Nie ufajcie, nie pozyskujcie ich już. Jeszcze jedna rzecz a propos Adlera i przeszedłbym do wątku z Houston, bo wydaje mi się ciekawy. Bo Butler powiedział, że jest zawiedziony działaniem Minnesoty, że w tej kontakty się trochę popsuły przez to, że obiecywali mu co innego,
A skończyło się czym innym? I czy nie macie wrażenia, że chodzi tu o to przedłużenie kontraktu, że on oczekiwał tego jakiegoś maksymalnego przedłużenia zamiast tego zwykłego, które otrzymał w te lato? W te lato, tak, w te lato. Tylko, żeby dostać to maksymalne przedłużenie od Minnesoty, Minnesota musiałaby się pozbywać zawodników, żeby mieć miejsce w salary cap na ten kontrakt Butlera, więc to trochę nie ma sensu, jak czytałem to, co Jimmy mówił, bo gdyby rzeczywiście na przykład Minnesota się pozbyła jakichś kontraktów, żeby otworzyć cap space, to osłabiałaby się. Więc, a on chce, żeby byli silniejsi. To czy ten czteroletnie przedłużenie kontraktu nie było takim po prostu gestem, tak, my chcemy ciebie, a po prostu za rok by dostał tę maksymalną umowę, tak jak tego oczekiwał. To znaczy, sytuacja chyba wyglądała tak, że Butler jakby otrzymał tą propozycję takiego mniejszego przedłużenia i ją odrzucił, więc za rok będzie wolnym agentem latem 2019. Ale tak jak mówisz, no to się nie trzyma kupy, no bo Minnesota, w sytuacji Minnesoty nie możesz tracić zawodników, bo i tak ta kadra nie była szeroka. I też zresztą brakowało tam niektórych zawodników. Na niektóre pozycje brakowało zawodników, więc w ich pozycji zdecydowanie optymalnie i mogli też się dogadać z Butlerem w tej kwestii, byłoby właśnie poczekać do lata 2019 i wtedy dać mu maksymalny kontrakt, co pewnie planowali, tylko no to się akurat nie. Mi się wydaje, że to jest takie już tłumaczenie tylko nie wiem, z jakichś swoich frustracji, bo tutaj Butler nie mógł naprawdę liczyć na taki kontrakt i myślę, że żadna drużyna playoffowa nie dałaby mu wtedy takiego kontraktu super maksymalnego, bo po prostu tam też pieniądze się nie zgadzają. W żadnej z tych drużyn praktycznie nie było na to miejsca. Więc tutaj nie wiem, co on sobie właściwie wyobrażał. No to się Minnesota wkopała w taką sytuację. Patrzcie na ich ostatnie ruchy kadrowe. Wiggins został przedłużony o kilkanaście milionów za dużo. Towns dostaje teraz ogromny kontrakt. Tak naprawdę samo pozyskanie Tiga w miejsce Rubio, czyli to był ruch, który nie dawał im żadnej nadwyżki ani sportowej. I dawał im tylko minus finansowy, bo bodajże ile Rubio zarabia? 10-11 milionów? A w przypadku Tiga mamy kontrakt warty 16-17 milionów na rok. I jak samo jeszcze popatrzmy na ławkę Cole Aldrich, który grał u nich z 7-milionowym kontraktem. To Minnesota sama wkopała siebie w sytuację koszmarnymi ruchami pieniężnymi. I tak naprawdę to wina nie leży do końca po stronie Butlera, bo Minnesota nie jest nawet w pozycji, żeby mu dać maksymalny kontrakt z tym, jak oni operują teraz finansami. Jeżeli oddadzą Butlera, to znowu najprawdopodobniej będą musieli przyjąć jakiś duży kolejny kontrakt, który nie tylko się nie wpasuje w zespół, ale i ich fundusze znowu na kolejne lata być może zablokuje, bo oni nie dostaną niczego spadającego, myślę, za Butlera. No pewnie nie. A myślicie, że to granie na zwłokę Thibodeau to jest rzeczywiście szukanie jak najlepszej możliwej oferty i czekanie, aż ktoś zaproponuje w końcu czegoś, co ich interesuje i co ich nie osłabi raczej? Czy po prostu on nie chce go oddać i tyle? Nie, to jest po prostu. Tips myśli, że to się rozejdzie po kościach jakimś cudem, ale to nie ma szans już na to. Po tym treningu cała nadzieja upadła, jeżeli jakakolwiek jeszcze była w Minneapolis. Nie, to mi się wydaje, że ja już chyba nie będę się starał rozgryźć Toma Thibodeau, bo już dawno jakieś przejawy logicznego myślenia tam chyba zanikły. Chyba z tym przyjściem Luola Deng'a myślę, że też się przelała pewna miarka tam w głowie Butlera i też ten kontrakt Townsa, że on dostał takie duże pieniądze. Nie wiem, naprawdę. Mi się też wydaje, że raczej to jest chęć po prostu zostawienia Butlera, bo to jest jego zawodnik, wykreowany przez niego i też pozyskany do Minnesoty właśnie przez Thibodeau. Myślę, że tutaj nie ma jakby nie ma takiego czekania na najlepszą ofertę, bo ta najlepsza oferta, jeśli miała być, to już była i tutaj już nie ma naprawdę na co czekać. Bo pojawiają się teraz doniesienia, że. Znaczy, wcześniej się pojawiały doniesienia o Houston, ale ten temat trochę znowu wrócił. I rozchodzi się o PJ Tuckera. Co jest trochę śmieszne, bo to tylko PJ Tucker. Niemniej, czy na miejscu
Houston nie zrobilibyście tego dealu, po prostu nie zagralibyście w bank, żeby na ten jeden sezon chociaż, żeby spróbować po prostu ograć tych Warriors. Wiesz co, nie wiem, czy oni są teraz, mogą sobie jeszcze pozwolić na stratę właśnie Tuckera, bo teoretycznie to jest tylko PJ Tucker, ale jak dodamy sobie do tego, że oni już stracili w ten off-season i Arizę, i Rukan Bahamutę, no to nie ma tam na pozycji skrzydłowych takiego właśnie twardego obrońcy, którym Tucker jest i pewnie będzie grał też w pierwszej piątce. A czekaj, a to Jimmy Butler nie jest twardym obrońcą? Tak, ale mówisz tu, myślę, że Jimmy Butler, no wiadomo, że w post krył ostatnio Karla Antonego Townsa, natomiast PJ Tucker często w tych ustawieniach Houston grał też nawet na pozycji centra, no Jimmy'ego Butlera tam nie ustawisz i nie dasz mu zadań tego dodatkowego obrońcy obręczy. Mi się wydaje, że po prostu Houston ma jakiś swój model wpracowany i też model gry właśnie w defensywie i myślę, że Tucker akurat pasuje do tego idealnie i to też nie jest przypadek, że oni są w stanie oddać Ericka Gordona, ale nie chcą oddać PJ Tuckera. Ja na miejscu Houston może i bym w taką wymianę wszedł, natomiast to też by wymagało trochę zmiany stylu gry, bo masz tam wtedy czterech graczy, którzy operują piłką i chcą z tą piłką samemu wykreować coś albo dla siebie, tak jak Cantony i Butler, albo dla kolegów, czyli Harden i Chris Paul. I tak jak się zastanawialiśmy rok temu, czy CP3 i Harden mogą grać razem, okazało się, że mogą, ale teraz dochodzi Antony, doszedłby jeszcze Jimmy Butler, który też, jeśli jest efektywny w ataku, to też tylko z piłką w rękach. Więc no już naprawdę mało by się tej piłki zrobiło dla nich czterech. Oczywiście taki ruch wabank mógłby pójść, ale no to też byłoby duże ryzyko. Ja się w pełni zgadzam z Pawłem, zwłaszcza, że też pozyskanie Butlera to byłaby kwestia, że ich ławka by już nie istniała, bo mimo wszystko, kiedy mieli Bahamutę i Tuckera, mogli przynajmniej rotować tymi defensorami. Cały czas mieli kogoś, kto był tym twardym defensorem i mógł zamęczyć czołowe bronie rywali. A tutaj tak naprawdę, jeżeli oddadzą Tuckera, będą musieli rzucać swoje gwiazdy na krycie gwiazd rywali i to będzie wojna na wyniszczenie. A jak tylko zejdą ich gwiazdy, to Pa. Już. Zwłaszcza, że teraz tylko Warriors dodali jeszcze więcej sił ognia. Wiesz, no Jimmy Butler też mógłby być takim plastrem na tych najlepszych graczy. Plus mógłbyś tak rotować składem, że miałbyś zawsze na parkiecie dwóch z czterech tych gwiazdorów, czyli Paul Harden, Butler i Antony. No to jeszcze gwiazdor? No dobra, teoretycznie. Jeszcze powiedzmy w takim ogólnym... Spadająca gwiazda. No ale mógłbyś zawsze mieć nich dwóch z czterech na parkiecie i... No tylko, że jednak duet z Antonem na parkiecie równa się to, że ktoś musi już łatać obronę Antonego. No i wtedy tak naprawdę Butler choruje za dwóch. Czy Butler nie lubi ciężko pracować i... wiecie, grać na maksa? To już jest kwestia inna, ale... Tak jak jeszcze mówi, musieli oddać Ericka Gordona, a pamiętajmy, że Gordon to jest ktoś, kto idealnie pasuje do duetu Paul Harden, zapewnia im siłę z ławki strzelecką. Tak naprawdę oddanie go równa się poświęcenie być może odrobiny siły ofensywnej, bo Gordon ma inny skillset niż Butler. Gordon potrafi grać o wiele lepiej bez piłki, a że jest potrzebna kolejna piłka w Houston, zwłaszcza, że ich schemat działa, dopóki te trójki wpadają. No też PJ Tucker był w tej serii z Warriors naprawdę kluczowym zawodnikiem i to mógł nawet nie trafiać trójek w niektórych sytuacjach, ale jednak właśnie w obronie, jak na tej pozycji 4 czy nawet 5 czasami, no był bardzo potrzebny, bo grał w takiej roli właśnie Draymonda Greena, który łatał wszystkie dziury powstałe w pierwszej linii. A jeszcze a propos Butlera i tego jego toughness i tej siły, tej intensywności, był taki fajny cytat wczoraj właśnie po tej dramie chyba jednego z dziennikarzy właściwie w Minneapolis, że Jimmy Butler naprawdę ciężko pracuje, ale jeszcze ciężej pracuje nad tym, żebyś ty wiedział, że on ciężko pracuje. Czyli więcej jest jakby, może nie więcej jest gadania niż roboty, ale też jakoś po tym wywiadzie nie jestem przekonany co do jakiegoś takiego mental toughness Jimmy'ego Butlera. Wiadomo, że na boisku jest
tak jak sam powiedział zresztą w tym wywiadzie, był najtwardziej grającym zawodnikiem Wolves. O to też miał pretensje do wszystkich swoich kolegów. Co nie jest ciężkie, mając za przeciwników Wigginsa i wiesz, Townsa. Ale no bardzo paradoksalnie trudno byłoby właśnie zastąpić Tuckera. A to było coś, co działało i tak jak Dominik powiedział, no o mało co nie wystarczyło do finałów NBA. Więc jest chyba coś logicznego w tym, że Houston no nie chce robić takiej wymiany, no szczególnie, że no dostajesz Butlera, może coś nie pójść i Butler nie będzie chciał za rok zostać, więc a Tuckera mają naprawdę na fajnym kontrakcie. To jest właśnie kwestia z Butlerem, że on ma taki kompleks, on cały czas chce być doceniany, bo on ma ten kompleks swojej pozycji draftowej, że on cały czas musi być doceniany, dlatego że był underrated. Tak samo jak Draymond Green, to jest taka czołowa dwójka ligi, która zawsze ci musi przypomnieć, że była wybrana albo z numerem 30, albo z 35. Cały czas muszą być doceniani, cały czas muszą pokazać, jakim oni nie są badassem na boisku. Wszyscy już to wiedzą, ale i tak będą to pokazywali w kółko. Znaczy ja podejrzewam, że to się bierze też z historii. Ja podejrzewam, że to się bierze też z historii Jimmy'ego Butlera i prywatnej. Być może. Ale to już nie jest to, co Amerykanie nazywają chip on the shoulder. To już jest po prostu obnoksyjne bardzo i upierdliwe. Tak z perspektywy obserwatora, niezwiązanego z Minnesota Magic i z Butlerem. Okej, okay, no więc zgadzamy się, że Jimmy Butler musi odejść. Przejście do Houston wydaje mi się strasznie kuszące, bo jestem ciekaw, jakby to wyglądało, jakby to zadziałało. To mnie intryguje, dlatego ja bym pociągnął zespół na miejscu Daryla Morey'a, ale to on jest GM NBA, a nie ja. Jednym z lepszych. No ale Jimmy Butler musi odejść, to do tego się zgadzamy. I są te negocjacje z Miami Heat, które pewnie jeszcze powrócą, bo to nie jest tak, że zostały zerwane, no ale mamy jeszcze tą listę tych trzech zespołów, z którymi Jimmy Butler chciałby przedłużyć umowę, czyli Nets, Knicks i Clippers. Myślicie, że może któryś z tych, czy jeszcze się ktoś wyłoni? Ktoś inny zupełnie. To znaczy te trzy zespoły nie mają praktycznie żadnego powodu, dla którego by teraz miały cokolwiek poświęcać za Butlera, skoro mają teraz jasny przekaz, że Butler chce z nimi przedłużyć umowę, czy po prostu podpisać umowę latem, bo te trzy zespoły akurat mają miejsce na ten maksymalny kontrakt, to nie mają się praktycznie po co spieszyć, więc wydaje mi się, że tutaj też nie będą jakby ryzykować utraty jakichś asetów na przyszłość, bo jednak są to zespoły budowane na przyszłość, może najmniej Clippers, którzy chcą wygrywać pewnie jak najszybciej po prostu i też mają szeroką tą kadrę już w tym momencie. O jakości to jest inna sprawa, ale no, jednak pewnie chcieliby wrócić do playoffów jak najszybciej, to jednak Knicks, Nets cały czas budują się na przyszłość, więc wydaje mi się, że za rok po prostu muszą poczekać na free agency. A jeśli chodzi o inne zespoły, to trudno powiedzieć, bo tutaj myślę, że nie pomaga Butlerowi też ta wczorajsza sytuacja. No na pewno, więc nie wiem, jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby teraz ktoś chciał oddać dużo za Butlera, więc albo po prostu Minnesota weźmie co będzie na stole, albo no, to się nie skończy dobrze. Arzynsa Hill, pierwsza runda, kto mówi nie? Proszę? Arzynsa Hill i pierwsza runda Pelicans, kto mówi nie? Jimmy Butler. Butler mógłby powiedzieć tak, ale... Znaczy wiesz, jest wiele zespołów, gdzie Jimmy Butler na pewno by pasował. Tylko czy oni by chcieli coś oddać? Znaczy zależy, co by chcieli oddać. Nie wiem, no, teoretycznie Nowy Orlean mógłby skleić taki zestaw, który jeszcze Minnesota by zaakceptowała. Teoretycznie. No też trudno teraz mówić, co Minnesota chce akceptować. Były gracze Bulls. No tak, no, że Joakim Noah będzie zaraz, ale on będzie zaraz na rynku wolnych agentów, bo będzie zwolniony. Ale już... Nie wiem. Chris Middleton i pick w pierwszej rundzie od Bucks. Myślę, że Middleton jest taki zbyt wartościowy dla Bucks, żeby rzucić dla Butlera. Znaczy masz Janisa, jeszcze wierzę w Jabariego. Dobrze, Jabariego już... Jakiego Jabariego? Dobra, ma kupa. Z Chicago. No tak. Nie, no. Najbardziej zapomniany ruch w Tak.
Ale nie widzę duetu Janis Butler, naprawdę. Już Middleton tak dobrze pasuje do Janisa. No, tak go rzuciłem po prostu, pomysłem teraz mi przyszło do głowy. Bo też szukam, gdzie mógłby trafić Butler i Lakers. Za ile minut rzuci Lakers? Już rzuciłem Lakers. Ale ja na miejscu Lakers bym tego nie zrobił, jak mają, tak jak mówi Paweł, jak te, tak samo jak te zespoły Clippers, Knicks i Nets, skoro mają za rok możliwość pozyskania Jimmy'ego Butlera w ramach wolnej agentury, to ja bym podczekał. Bo nie pozbywał się asetów, żeby go teraz pozyskać. No też Jimmy powiedział, że powiedział, jego obóz wypuścił taką plotkę, że niby nie są zainteresowani właśnie Lakersami, bo jest tam LeBron James. Natomiast nie wiem, czy to była próba po prostu przypodobania się innym zespołom, może Clippersom właśnie. Też trudno mi w coś takiego uwierzyć, szczerze mówiąc. Mam jedno ciekawe miejsce, Waszyngton. Oddać pakiet z pikiem, Ubre i byle się to zmieściło. Ale to jakby się żarli z Wallem na charaktery, to skreśla mnie tę perspektywę. Ale jeżeli chodzi o coś boiskowego, gdyby to... Gdyby na przykład Billa oddali za Butlera. Taka wymiana 1-1. Bo wiemy, że Bill ma tą historię z Wallem. Znaczy oczywiście oni zawsze mówią, że nie, że spoko, ale wszyscy wiemy, jak to wygląda. 1-1. Bill za Butlera. Ja na nie. Mimo wszystko na nie. No ja chyba też. Mi się wydaje, że Minnesota jakby... Nie wiem, no albo chce właśnie gracza, który jest już jakiś tam parę lat w lidze i rzeczywiście bardzo dobrze się zapowiada, albo zawodnika na poziomie Butlera. Bradley Beal? Nie pasuje do tego pierwszego opisu? Znaczy, no powiedzmy, że nie zakwalifikowałbym go do... Przepraszam ci, przerwę, ale jeżeli chcemy jeszcze bardziej soft Minnesotę, to Beal się tam naprawdę wpasuje. Ja nie wiem, no, czy gdyby Waszyngton tego nie zaproponował, to Minnesota mogłaby dostać coś lepszego. No tak, ale wiesz, no to jest cały czas takie, błądzimy na oślep cały czas, bo Minnesota nie wykazuje w tym momencie żadnego, nie daje żadnego sygnału, że mogłaby się zgodzić na jakąś, powiedzmy, ofertę właśnie typu zawodnik dobry, albo bardzo dobry, albo dobry, obiecujący, czy tak jak Josh Richardson plus pick. Więc jeśli oni takiej oferty nie przyjęli, myślę, że Bradley Beal sam by im też nie wystarczył. No nie wiem, z mojej strony, gdyby Minnesota odrzuciła taki transfer, to byliby... Oni już są chyba trochę niepoważni, ale... Trochę. No trochę. Dobrze, ale... Myślę, że tyle o Jimmy Butlerze. Przejdźmy dalej, bo rozmawiamy o nim i za chwilę cały odcinek nam zejdzie, a nie mam zielonego pojęcia, jak długo już nagrywamy. Przejdźmy do kolejnego tematu, który sobie na dzisiaj przygotowaliśmy, czyli kontuzje w San Antonio. Bo tak jak wszyscy wiemy, DeJounte Murray zerwał ACL-a i taki mój trochę cichy kandydat na MIP w następnym sezonie prawdopodobnie opuści go cały. I jak waszym zdaniem jest to duża strata dla San Antonio? No to nie jest to jest brak Lonnie'ego Walkera, to jest brak Kyle Andersona. Pamiętajmy, że nie będzie już Parkera, nie będzie Manu, więc to jest zupełnie nowy obwód w tym momencie. I strata Murray'a będzie bardzo duża, bo Murray był tym człowiekiem, który miał teraz wejść w buty po Manu. Miał dosłownie przyjąć jego rolę i balansując pomiędzy pierwszym a drugim składem, nie tylko napędzać ten zespół, ale być czołowym plastrem zespołu teraz tak naprawdę, zwłaszcza po odejściu Leonarda, bo Murray bardzo szybko wyrósł na najlepszego defensora zespołu, przynajmniej na obwodzie. Został wybrany do Second All Defensive Team. Dokładnie, no, bardzo szybkie postępy robił i to może nie tyle, co mógł być jego zespół, ale bardzo szybko Murray mógł zostać twarzą tego zespołu, tylko już na plakaty, że patrzcie, to są nowi Spurs i to jest uosobienie nowych Spurs i właśnie DeJounte Murray. Człowiek, który trafił do zespołu jako bardzo surowy zawodnik, a w ciągu 2-3 lat wyrobił się jako jeden z bardziej intrygujących zawodników w całej lidze. I teraz bardzo wiele będzie leżało na barkach Derricka White'a, który będzie musiał nie tylko przyjąć rolę DeJounte, ale i napędzać teraz ofensywę wraz z Patty Millsem. Bo obwód San Antonio teraz
choć ma DeRozana, został naprawdę w strzępach. No trochę tak jest, że DeJounte Murray to jest taki zawodnik właśnie skrojony dla Grega Popowicza, do takiej obróbki i do szlifowania. Myślę, że właśnie jego strata będzie duża. Też to stworzy szansę, tak jak Dominik powiedział, dla Derricka White'a, ale wiadomo, że jakość, myślę, że po obu stronach będzie po prostu niższa i tutaj no tej straty nie da się w jakiś sposób załatać jeden do jednego. To musi być jakiś kolektyw, który będzie działał właśnie głównie w defensywie, ale no nie da się w tym momencie zastąpić DeJounte Murraya. Lonnie Walker, który też jest kontuzjowany, też mógł mieć dużą rolę w zespole przez to, ilu graczy odeszło i też większe minuty będą dostawali tacy gracze jak Bryn Forbes czy jeden z weteranów, Quincy Pondexter, jeśli będzie żywy. To są typowi roczne, na przykład Forbes to typowy shooter mimo wszystko. Nie wiem, czy Brandon Paul jeszcze został w zespole z two-way kontraktu, ale to nie, to bardzo słabo, zwłaszcza, że DeJounte oferował bardzo wiele wartości jako two-way playera. Derrick to jest typowy arsenał ofensywny, bo ilekroć oglądamy Derricka w defensywie, to nawet San Antonio nie jest w stanie naprawić pewnych rzeczy i to będzie w przypadku Derricka, że on nie zostanie defensorem, on nie nauczy się bronić nagle. Znaczy, że to nie jest już taki młody rookie, jako właśnie Walker czy Murray, to jest zawodnik już zbliżający się powoli do swojego prime, jeśli chodzi o stricte koszykarskie aspekty. Też musimy z drugiej strony popatrzeć na to, że Spurs mają historię taką, że znaczy właściwie Greg Popowicz ma taką historię, że potrafi wyciągać zawodników znikąd i tych zawodników numer 12, 13, 14 w rotacji wrzuca nagle do rotacji tego pierwszego składu albo takich, którzy grali na przykład w G League, kiedy jeszcze grali, nie wiem, Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan dostawali wolne w niektóre noce i ci gracze dostawali swoje szanse i zawsze ci Spurs byli trudni i tak do pokonania, ktokolwiek by tam nie grał, więc myślę, że tutaj właśnie ta szansa się stworzy dla innych, jakość będzie niższa, ale Spurs mają właśnie historię radzenia sobie z takimi kontuzjami i myślę, że wielki skok, wielka obniżka jakościowa to nie będzie, mimo tego, jakich zawodników tracą, to jednak bardzo często sobie z tym radzą. I jak bardzo przydałby się teraz Tony Parker? Przecież nie zbyt, bo w ostatnich latach Parker też był cieniem dawnego Parkera. Właśnie myślę, że Derrick może być osobą, która może wejść w buty Parkera. Nie Murraya, ale Parkera, bo to jest on nie tyle podobny, ale bardzo zacierający się skillset w przypadku tych dwóch zawodników, jeżeli porównujemy ich w latach swojej młodości. Nie, no oczywiście, tylko że wiesz, że no miałeś zawsze tego Parkera, który gdzieś tam z tyłu, który tym swoim doświadczeniem mógłby teraz spokojnie grać w pierwszej piątce i prowadzić grę Spurs dalej. No, niestety już go nie ma. Szkoda. Mi szkoda Murraya, bo fajny miał zeszły sezon. Teraz, tak jak mówił, był moim cichym kandydatem do MIP w tym sezonie. W moim przekonaniu miał duże szanse na to. No ale stało jak się stało i tak jak powiedział Paweł, Greg Popowicz ma historię wyciągania zawodników znikąd. Więc zobaczymy, kogo tym razem wyciągnie i kto tym razem wejdzie w tą rolę. Bo nie wydaje mi się, żeby Patty Mills był pierwszym rozgrywającym, bo to niby rozgrywający, ale taki bardziej strzelec. I ktoś, kto chyba lepiej gra z ławki, jako ten rezerwowa jedynka, który nawet nie jest rezerwową jedynką, jak spot-up shooter. I no ja bym nie chciał oddawać prowadzenia gry Patty'emu Millsowi. Z całym szacunkiem dla Patty'ego Millsa. No to nie jest ten typ zawodnika. No tak naprawdę Spurs nie mają teraz zawodnika w typie prawdziwego rozgrywającego. Nawet Kawhi Leonard w pewnym momencie grał jako ten, powiedzmy, drugi playmaker po Tonym Parkerze, ale teraz nie ma ani Leonarda, nie ma Parkera, nie ma Manów. I jest DeRozan, który co prawda poprawił swoją grę jako ten playmaker w tamtym sezonie, natomiast to też nie jest pierwszy rozgrywający, tylko raczej taki dodatkowy playmaker. No nie ma takiego zawodnika, nie ma, natomiast no Spurs są jakby zawsze przykładem dla reszty ligi, jeśli chodzi o właśnie układanie tych akcji ofensywnych, liczbę zasłon bez piłki, jakieś
różne warianty zawsze są sprawdzane i myślę, że na takie coś też Greg Popovich jest przygotowany, więc tutaj myślę, że będzie większa rola DeRozana, jeszcze większa niż miała być i też właśnie Derrick White, Patty Mills raczej jako taki spot-up shooter cały czas. No będzie im ciężko, ale w ogóle byłoby im ciężko i tak walczyć na zachodzie w tym roku. A to co, obstawiasz, że Spurs mogą nie dostać się do playoffów? Znaczy przed kontuzjami obstawiałem raczej, że będą. Nie wiem, szczerze mówiąc nie postawiłbym w tym momencie przeciwko nim. Bo tak jak mówię, no Spurs zawsze znajdowali sposób na to, żeby się tam dostać. Więc... Ale zawsze mieli tych weteranów, teraz inna sprawa. No to prawda. Już tylko został Paul i Aldridge. Jeżeli oni nie udźwigną ciężaru, a bądźmy szczerzy, to już Paul nie ma tyle w baku, żeby być pełnoprawnym liderem, będzie raczej dobrym dziadkiem szatni, a żeby postawić zespół na samym Aldridge'u i DeRozanie, to nie, może mi starczy na zachodzie. Tylko wiesz, że tam będzie strasznie ciasno na zachodzie, w tych końcowych miejscach. No, wiesz, różnica pomiędzy trzecim albo ósmym miejscem to mogą być dwa spotkania. Naprawdę mogą być dwa spotkania. Tak samo różnica między trzecim, powiedzmy, a dziesiątym miejscem to mogą być 4-5, więc no podejrzewam, że tam walka będzie się toczyć do ostatniego dnia sezonu, tak jak była zresztą w poprzednim sezonie pomiędzy Minnesotą i Denver. I gdzie w końcówce mieliśmy pogoń Denver, próba obrony Minnesoty, tam jeszcze kilka innych zespołów i Spurs też nie byli do końca pewni, także awansu, więc podejrzewam, że w tym sezonie może być tak samo. Ja nie obstawiam na razie Spurs poza playoffami, no bo to ciężko wróżyć, bo rzeczywiście jeśli to będą takie różnice jednego, dwóch, trzech spotkań, to no może pójść w jedną albo w drugą stronę. Okej, to tyle o San Antonio, jak zwykle dużo do powiedzenia mamy o nich, tak interesujące są. Jest to ostatni temat na dzisiaj, albo przedostatni, w zależności jak to z czasem pójdzie. Kyrie Irving, czyli bohater w zeszłym roku naszych trzech podcastów z rzędu, gdzie Dominik, pamiętam, już miał dosyć rozmawiania o Kyrie Irvingu, więc widzę, jaki teraz jest podekscytowany. Kyrie Eleison, tak? To były To były te. Znaczy, przerwać przerwę, ale to możemy ten temat stracić w jednym zdaniu. Kyrie zadeklarował Bostonowi, że przedłuży. Kyrie najpewniej przedłuży, zwłaszcza jeśli Boston będzie wygrywał. Koniec tematu. Także to by było na tyle. Coś jeszcze do dodania? Nie wiem. To by było na tyle na dzisiaj. Nie, ale... Ankieta. To jest ciekawe, że wiecie, że zawodnik już teraz mówi, że chętnie tak przedłuży z klubem, tak otwarcie deklaruje ten, że... Nie, bo wiesz, on się boi Terry'ego Rozjera, że mu rolę zabierze, więc musi zadeklarować swoją wierność. Ty też myślisz, że Terry Rozier zabierze? Tak, tak, absolutnie. Myślę, że to jest, będzie walka do upadłego w tym roku. Nie no. You fucking need me, Terry Rozier powiedział do Danego Ainge'a. Nie no, wydaje mi się, znaczy nie wiem, szczerze mówiąc, jak na to patrzeć, czy to jest taka próba, nie wiem, ocieplenia wizerunku trochę Kyriego, czy taki rzeczywiście gest z jego strony, w stronę kibiców. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jemu jakoś zależy specjalnie na kibicach w którymkolwiek mieście. By nie był. Nie wiem, szczerze mówiąc, było to zaskakujące, bo tak jak mówisz, no rzadko się zdarza, że zawodnik rok wcześniej tak jasno deklaruje, bo to też nie jest takie powiedzenie, że tak, bardzo mi się tu podoba, chcę tu grać całą karierę, bo to zawsze jest taka... Aż tak Cousins. No na przykład, no nie wiem, Kevin Durant, czy wiele innych przykładów. Akurat obaj Warriors teraz, no to zupełny przypadek. To też jest takie mówienie czasami właśnie, że chcę tu zostać całą karierę, no ale to zawsze tak zawodnik mówi, jak przychodzi do jakiegoś zespołu, no i to na tym się kończy, przychodzi wolna agentura i jest już wtedy mówienie, że no, chciałbym tu zostać, ale rozpatrzę wszystkie opcje. I to już jest znak, że prawdopodobnie ten zawodnik odejdzie. A tutaj Irving jednak bardzo jasno dał do zrozumienia, że już powiedział o tym władzom zespołu, powiedział o tym kolegom. Nie wiem, być może to jest takie też postawienie jasno sprawy, żeby nie było czegoś takiego, że nie wiem,
będzie kontuzja w tym sezonie Irvinga znowu i opuści te 50 meczów, opuści playoffy i zaczną się wszyscy zastanawiać, czy Boston powinien ryzykować, dając mu maksymalny kontrakt, i w tym momencie Irving już postawił ich w takiej sytuacji, że będzie głupio naprawdę, jak Boston nie będzie chciał z nim przedłużać kontraktu. Więc wydaje mi się, że może to też taka zagrywka, żeby po prostu postawić już Celtics w sytuacji bez wyjścia, ale no było to zaskakujące. Właśnie, bo tak jak powiedziałeś, Celtics są teraz trochę pod ścianą, to Dan Age jest teraz trochę pod ścianą. Skoro Kyrie Irving deklaruje miłość do Bostonu i chęć pozostania, no to będą wszyscy teraz oczekiwać, że Danny Ainge podpisze z nim nowy kontrakt w następne wakacje. I tak Irving wydaje mi się, że wywiera taką lekką presję, żeby podpisać z nim bez względu na wszystko, właśnie to, o czym powiedziałeś. Że nawet jakby się coś, przypomnijmy, że Kyrie Irving jest po operacji kolana, miał wyciągane śruby z kolana, nie dokończył sezonu, opuścił 22 mecze, nie było go w playoffach. I to takie postawienie trochę teraz Celtics pod ścianą, że on deklaruje, że zostaje i oczekuje, że oni zaoferują mu kontrakt bez względu na wszystko. I podejrzewam, że oczekuje, że zaoferują mu maksymalny kontrakt bez względu na wszystko. No to na pewno, tutaj nie ma nawet chyba innej opcji w sytuacji Bostonu. No i też to będzie trzeci maksymalny kontrakt z tego co mi się wydaje w tym momencie, czyli Horford, Hayward i Kyrie Irving. Znaczy wiesz, salary cap wzrośnie, więc podejrzewam, że... No tak, tak, ale masz teraz powiedzmy te 130 milionów będziesz miał za rok do zapłacenia zawodnikom, a trzeba pamiętać, że Tatum, Brown cały czas są na kontraktach debiutanckich i oni też za dwa lata będą czekali na przedłużenie kontraktu. Rozier. Też Rozier też będzie czekał na przedłużenie kontraktu. I oni też będą wymagali jednak jakichś pieniędzy. I to myślę, że Brown i Tatum mogą wejść na taki poziom, że też koło tego maksa się zakręcą. Jeśli dobrze się nie mylę... Może też się zakręcą, ale ktoś rzuci tego maksa. To jest kwestia. Bo Rozier będzie za rok z zastrzeżonym wolnym agentem, no na pewno. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Brown też, czy... Nie, Brown jeszcze... 2020 Brown. Brał jeszcze dwa lata. Ma czas. Dobra, okej. Okay. No ale Brown za rok będzie mógł podpisać przedłużenie debiutanckie. No właśnie, i to już będzie taka pierwsza decyzja już połączona razem właśnie z tą wolną agenturą też Irvinga, bo będą mieli dwie decyzje do podjęcia, komu dać. No wiadomo, że Irvingowi muszą dać pieniądze praktycznie już na 100%. No a z Brownem, jeśli zacznie się zwlekanie, to też może u samego zawodnika spowodować niezadowolenie. No, zawsze się... Te zespoły z dużą ilością talentu są fajne, dopóki nie trzeba tym wszystkim młodym zawodnikom płacić. No dokładnie, no Marcus Smart dostał teraz, jak teraz była sytuacja z Marcusem Smartem, jak długo negocjowano ten kontrakt. Więc pytanie, czy to nie stanie się również z Terrym Rozierem. Kto wie, czy w ogóle Terry Rozier dokończy ten sezon, czy w Bostonie, czy na przykład mając taką deklarację od Irvinga, mając w obwodzie Marcusa Smarta, po prostu nie spróbują przehandlować tego Ziera, żeby mu nie płacić. Nie no, Dawid, mówimy o osobie, której Ainge nie chciał oddać, żeby pozyskać Butlera, więc... Aha, dobrze. No Ainge nigdy nie wymieni tego Ziera. No już. Chociaż jestem ciekaw, jak Twitter wybuchnie, jeśli to się stanie. Chyba Rozier powiedział, chyba, że on jest spokojny kiedyś, nie? Znaczy, to powiedział to w żartach chyba, że... Znaczy, na pewno powiedział to w żartach, że on się nie obawia tego, że Dynej go wymieni, więc... To nie był żart. Okej, okay, dobrze. Więc to prawda. No bo wiecie, kto wie, czy na przykład Boston nie mógłby pójść jeszcze po jakąś gwiazdę. Czy mamy powiedzmy tego nietykalnego Terry'ego Roziera. Mamy przecież jeszcze pick Sacramento w przyszłym roku. Mają pick Clippers, mają pick Minnesoty, przepraszam, Memphis. Wprawdzie te dwa ostatnie są chronione w loterii, a pick Memphis jest chyba w top 8 lotów chroniony? Pick Sacramento tylko w top 1? No ale wiesz, mogą na przykład złożyć jakiś pakiet i pójść po na przykład Antonego Davisa. Musiał.
Dominik popatrzył na mnie takim wzrokiem, że takim bazyliszkowym trochę. Ja chciałem minutę temu mówić, czy jeżeli on wspomni o Davisie, to się z nim od razu rozłączamy. Nie, ale dobrze, no, abstrahując może Davisa, ale może jakąś inną gwiazdę. Nie, ja, mi się wydaje, że oni zostawią sobie ten pick, wezmą, załóżmy kogoś z trio, Williamson, Barrett, Reddish, czyli właśnie jakąś typową trójkę, czwórkę i odpuszczą sobie Browna. I znowu będą mieli kapitalnego rookie na debiutanckim kontrakcie przez parę lat, bo Brown będzie przepłacony i myślę, że oni sobie dobrze zdają z tego sprawę, że... Ale to Browna właśnie mogą, wiesz, próbować handlować wtedy. I o tym mówię. I też za gwiazdę. Doskonale zdają sobie sprawę, że postrzegany sufit Browna w lidze jest o wiele większy niż jego umiejętności na ten moment. Że Brown jest takim ukochanym dzieckiem teraz ligi, przynajmniej pośród innych GM-ów, bo wszyscy wiedzą, że Tatum będzie teraz gwiazdą Bostonu, Tatum jest nietykalny, co sprawia, że Brown jest do wyjęcia. I jeżeli zostawią sobie wysoki pick, wezmą kolejnego zawodnika w tym typie, właśnie Reddish, Barrett, to tak naprawdę być może dla nich to będzie tylko wartość dodatnia. Nie będą musieli płacić milionów i jeszcze za samego Browna mogą coś dostać. No, to jest właśnie całkiem ciekawe. No, Boston ma tutaj szereg naprawdę możliwości. A te lata zbierania tych wszystkich asetów na pewno przynoszą teraz owoce. Więc ten pomysł, ta opcja, którą przedstawił Dominik, wydaje się całkiem sensowna i realna. Ale to też w zależności od tego, jak Boston sobie poradzi w tym sezonie. Bo jeśli rzeczywiście, powiedzmy, wygra wschód i w finalach zabraknie im niewiele, no to jakieś kosmetyczne rzeczy, oddanie Browna, zostawienie sobie nowego zawodnika i być może będą próbowali zaatakować mistrzostwo po raz kolejny. Mogą też spakować Browna razem z pikiem i jeśli będą chcieli rzeczywiście dodać kolejną gwiazdę, ale no wtedy też trzeba patrzeć już na te kontrakty, bo wtedy mogą mieć czterech graczy na maksymalnej umowie razem z Irvingiem już wtedy. Więc to też będzie trudne pod względem finansowym, żeby to wszystko zgrać, ale no mają asety i to jest podstawa w tym momencie, jeśli chodzi o te, jak widzimy właśnie na przykładzie Butlera, Wolves chcą jak najwięcej asetu na przyszłość, więc myślę, że tutaj za rok może się pojawić taka właśnie rozmowa, wtedy jak już będzie można przedłużyć kontrakt z Brownem, żeby tego Browna gdzieś oddać. No i można za niego sporo wyciągnąć, jeśli rzeczywiście jest tak, jak Dominik mówi, że jego postrzeganie Browna w lidze jest takie naprawdę wysokie. Że mają takie dobre o nim zdanie. To też na pewno wpływa na fakt, że no gra w ubrada Stevensa. Więc pytanie, jakby się odnalazł w innym systemie. Bo są zawodnicy, byli Celtics, którzy nie potrafili się odnaleźć tak dobrze w systemie Brada Stevensa. Patrz, Isaiah Thomas. Żeby nie szukać daleko. Chociaż tutaj też kontuzje pewnie miały. Pewnie zrobiły swoje. Okej, no dobrze, będziemy obserwować, jak ta sytuacja się będzie rozwijać. I czy rzeczywiście... No i jeszcze pytanie na koniec. Dalibyście Irvingowi maxa, czy próbowalibyście jakoś go urobić i zaoszczędzić trochę, biorąc pod uwagę, wiecie, tą jego historię, kontuzję i wszystko? Nie licząc Duranta i Jamesa, to jest prawdopodobnie najbardziej zdolny w ofensywie zawodnik w lidze, więc pewnie tak. No też ta, tak jak mówiłeś, ta wyciągnięta śruba teoretycznie, ta operacja jakby musiała kiedyś nastąpić, więc dobrze, że już teraz to się stało. To jeszcze ta pokłosie tej kontuzji z 2015 roku i tych straconych przez niego finałów. Ciekawe, czy wtedy Cavaliers z nim mogliby je wygrać. Ale wydaje mi się, że tak jak powiedział Dominik, no tutaj nie będzie raczej negocjacji z Irvingiem, bo którakolwiek drużyna by go chciała, nie chciała pozyskać, to mu po prostu da maksymalny kontrakt. Myślę, że tutaj nie będzie żadnych negocjacji i Boston tak samo tutaj ma świadomość, że za mniej niż maksa go nie zatrzyma. Także dziękujemy wszystkim za wysłuchanie, tym, którzy dotrwali. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach, to zawsze fajnie podyskutować. Zachęcamy również do subskrybowania profilu Magic Basketball, gdzie ukazuje się nie tylko nasz podcast, ale też szereg innych ciekawych, więc content jest duży. Nie ma jeszcze wszystkich zespołów w lidze, ale może się to kiedyś pojawi, że akurat tu będzie można posłuchać podcastu o każdym zespole. Dziękuję również moim rozmówcom.
Dziękuję Dominik. Dziękuję. Dziękuję Paweł. Dzięki. No i do usłyszenia następnym razem. Hej wszystkim.